Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala. To kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget, a dokładniej uzupełnienie mojego poradnika z 2020 roku do pupili. Dlatego, że jak pewnie wiecie, jak tam bardziej śledzicie temat, to już prawie na wszystkich serwerach mamy nowy backend. Tak samo jak wychodzą jakieś nowe serwery, czy to tam jakieś międzynarodowe, czy powiedzmy krajowe może w przyszłości, to one również startują z nowym backendem. No a ten nowy backend troszeczkę namieszał tutaj w tych pupilach. Dlatego, że na starym backendzie w ogóle nie liczył się pancerz w tych przejściach, jakie tutaj robiliśmy, czyli wiadomo, pupile miały tam jakieś swoje profesje, był zwiadowca, maguś, wojownik, no ale tego pancerza tak jakby nie było, on się w ogóle nie liczył, nie miał wpływu ani nic takiego. Nowy backend, powiedzmy, że to naprawia, bo w teorii tak być nie powinno, no ale tak było, no i na nowym backendzie ten pancerz już działa, więc jak łatwo się możecie domyślić, po pierwsze przejścia się troszeczkę zmienią, po drugie nowy backend troszeczkę gloryfikuje, że tak powiem, chyba tak to mogę nazwać, pupile z profesją wojownika, no bo ten wojownik ma 50% pancerza, więc no, są one powiedzmy mocniejsze w niektórych sytuacjach, tak więc po prostu dzisiaj wam powiem, jakie przejścia w tym momencie najlepiej robić na tym nowym backendzie, czy to dla graczy free to play, czy to dla graczy eco, czy to właśnie dla graczy grzybiących. Także okej, jeszcze na wstępie powiem, że miałem w ogóle nagrywać poradnik taki od A do Z, kompletny, gdzie wam po prostu mówię, jak zdobyć pupile, co one dają, wszystkie dosłownie informacje o tych pupilach, ale zacząłem sobie robić notatki do tego filmu, no i zacząłem oglądać ten swój poradnik z 2020 roku i pomijając to, że tam jakby powiedzmy często się powtarzałem w niektórych kwestiach, nie miałem jeszcze po prostu takiego bycia z mikrofonem i tak dalej, tak wartość merytoryczna tamtego filmu jest naprawdę na bardzo dobrym poziomie, więc jeżeli jesteś osobą, która totalnie nie wie, o co chodzi z pupilami, jest po prostu nowym graczem, to w przypiętym komentarzu masz link do tego mojego starego poradnika z 2020 roku, tam wszystkie informacje są aktualne oprócz przejść. Jeżeli interesują cię same przejścia, to polecam po prostu oglądać dalej ten film. To tak w skrócie, tak samo pod tamtym filmem w przypiętym komentarzu również dam link do tego filmu, żeby to tak się fajnie zazębiało. No i tyle, na wstępie możecie oczywiście zostawić kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu i opisie. Subskrybujcie z dzwonem, jeżeli chcecie jakieś inne poradniki, to też możecie pisać w komentarzu. Natomiast ten sub z dzwonem miło będzie, jak zostawicie. No i w komentarzu również piszcie, jeżeli czegoś nie zrozumieliście, jeżeli coś tam się nie zgadzacie, powiedzmy macie jakąś inną sugestię czy coś, to oczywiście tak jak mówię, piszcie, chętnie sobie poczytam, chętnie ewentualnie podyskutuję. No i dobra, podzielę pewnie ten film na cztery części. To co teraz leci, to jest wstęp. No i potem podzielę to na przejścia dla graczy free to play, dla graczy grzybiących. Może najpierw dla free to play, potem dla eco, no i potem dla graczy grzybiących. Także okej, zaczynamy sobie od przejść dla graczy free to play, dlatego że to pewnie największą ilość osób interesuje. No i mamy oczywiście mrok. Na wstępie jeszcze powiem, że bardzo istotne jest to, abyście mieli wszystkie pupile możliwe połapane. Tu jakby już nie będę się rozwodził za bardzo, no ale pamiętajcie o tym, żeby każdego pupila, jakiego tylko możecie mieć złapanego, dlatego że to wam po prostu pomaga w tych przejściach, o których dzisiaj powiem. Pamiętajcie, żeby używać tutaj kalkulatora do pupili. Ja w tym poradniku z 2020 roku mówiłem, jak tego kalkulatora używać. On jest bardzo pomocny, bardzo wam pomaga. Możecie, ja tu wam podam takie orientacyjne poziomy, na jakich robić dane przejście, ale możecie sobie sami sprawdzić, ile to faktycznie będzie procent, czy wam jakoś, powiedzmy, jakiś inny, większy poziom danego pupila bardziej pomoże, czy może jakieś inne przejście macie w głowie i chcecie sprawdzić, czy będzie ok, to wszystko możecie w tym kalkulatorze do pupili sprawdzać i jakby pamiętajcie o tym. No i chyba tyle, jeszcze jedna fajna rzecz jest, to jest to, że już jakiś czas temu rozdzielili tutaj timery dla lochów, czyli jak zaatakujecie powiedzmy loch, to od razu wam nie wskakuje godzina tutaj w tych pupilach, tylko tu do środowisk macie osobny timer, więc jakby jako gracze free to play, no musicie cierpliwie klikać co niektóre rzeczy co godzinę, bo to nie jest tak, że od razu wam wszystko popada, tylko niektóre po prostu, na niektóre macie mniejsze procenty, mniejsze szanse, więc cierpliwie musicie klikać, jako gracze free to play musicie być po prostu cierpliwi, to chyba jest logiczne. Dobra, zaczynamy od mroku i teraz tak, w mroku karmimy zębika na poziom setny, potem przechodzimy na rysia, również go karmimy na poziom setny, lila rysia, no i tym lila rysiem zamykamy całe środowisko, pokonujemy jaduna. Na takie, na te przejścia tutaj z zębika na tego i potem z tego na tego mamy ponad 1%, więc jak na pupile to jest bardzo dużo. Wiadomo, że może wam od razu, tak jak wspomniałem, za pierwszym razem nie paść, ale jest to myślę, że bardzo fajne przejście w tym momencie. Ten zębik to jest trzeci pupil, jest wojownikiem, więc no jakby tak jak wspomniałem, o wiele lepiej
się nim teraz klika po prostu tego rysia niż tak jak kiedyś siorbem, więc po prostu polecam takie przejście dla graczy free to play, nie powinno być z nim większych problemów. Co prawda mam jeszcze takie powiedzmy bardziej free to play friendly, ale chyba nie ma sensu wam go podawać, dlatego że uważam, że to jest dość proste. Dobra, lecimy dalej, teraz mamy światło, no i tutaj myślę, że dość duża zmiana, dlatego że zamiast dzinki, tak jak kiedyś, karmimy sobie żeluzę, tą żeluzę do około plus minus 91 poziomu, potem z tej żeluzy przechodzimy na ptasia. Ptasia karmimy do około 88 poziomu, no i potem przechodzimy na paladona. Tego paladona karmimy do około 73 poziomu, no i tym paladonem już zamykamy około 73 całe środowisko, pokonujemy jednoruga, więc teraz to się bardziej opłaca jakby dla graczy free to play. Wiadomo, że w ogóle w tych przejściach dla pupili chodzi o to, żeby jak najszybciej dostać się z pierwszego peta do ostatniego i zrobić to jak najmniejszym kosztem jedzonek, żeby tutaj jak najszybciej karmić tego ostatniego, ewentualnie przedostatniego pupila, więc jakby no takie przejścia staram się wam podawać. No i teraz jeżeli chodzi o światło, to właśnie takie przejście jest w miarę okej. Lecimy dalej, teraz mamy ziemię i tak naprawdę ziemia, jeżeli chodzi o graczy free to play, najbardziej ucierpia z racji tego, że Tyrek jest wojownikiem. To zwykłe jadło na Tyrka, co kiedyś robiło się również jako gracze free to play, też to robiliście. Teraz mamy z tym o wiele większy problem, dlatego że przeklikać setnym wyki jadło tyranożarła to jest około 0,30%, więc bardzo mało. Także troszeczkę się tu niestety dla graczy free to play również pozmieniało. Ponika karmimy na około 92 poziom, oczywiście można troszkę bardziej, no ale 92 poziom to już jest prawie 2%. Potem z tego ponika przechodzimy na wyki jadło karmimy na około 84 poziom, przechodzimy na szczerbuna, tego szczerbuna karmimy na około 78, no i z tego szczerbuna przechodzimy na tyranożarła i po prostu już mamy to jakby z głowy, więc tutaj no mówię, troszkę się to pozmieniało, dlatego że ja nawet na W55 doświadczyłem tego, że naprawdę przeklikać wyki jadłem tyranożarła może być dla graczy free to play problematyczne, więc lepiej po prostu pójść na takie, no taką dłuższą drogą, że tak powiem, nie? Także tyle jeżeli chodzi o ziemię. No i teraz mamy ogień. Ogień jest bardzo fajny, dlatego że czompem około 25 przechodzimy na koguta. Tego koguta na około 90 poziom karmimy, z tego koguta przechodzimy na smokiego, smokiego karmimy na około 100 poziom, no i tym smokim już możemy zamykać. Smokim jest problem tego maga pokonać przedostatniego, z nim możecie się bardziej pomęczyć, no ale tutaj rozpira już raczej bez problemu kliknięcie, więc tak to wygląda. Można jeszcze ewentualnie, jeżeli zbliża się event sterylnych sedesów, to tego koguta nakarmić na poziom 100 i spróbować przeklikać tą pirodliszkę. Tu też nie powinno być większych problemów tym kogutem, no ale to jakby musicie zgrać z eventem i to też może jako gracze free to play możecie nie zdążyć albo coś, także no tu jakby raczej polecam po prostu to przejście z udziałem Smokiego. Dobra, no i teraz jeżeli chodzi o wodę, tutaj też się troszeczkę pozmieniało. Kroksa karmimy na około poziom 48, potem sobie przechodzimy na żarłacza, tego żarłacza karmimy na poziom około 93, potem z tego żarłacza przechodzimy na szlawęża, szlawęża karmimy na około poziom 100, no i tym szlawężem zamykamy, więc tak to po prostu wygląda. Tutaj też się szło w siedmiornicę, no ale teraz dla graczy free to play bardziej opłacalny będzie ten żarłacz, no i z niego na szlawęża i jakby zamknięcie, więc tak to po prostu wygląda i tak polecam wam iść. Także tyle, jeżeli chodzi o graczy free to play, to tyle i teraz myślę, że możemy sobie przejść dla graczy eco, dlatego że gracze eco to będzie szczerze mówiąc taka wymieszana powiedzmy taktyka, czy niektóre przejścia będą fajne od graczy free to play, niektóre od grzybiarzy, więc jakby to będzie taka mieszanina, no ale stwierdziłem, że taki rozdział w tym filmie również zrobię. No i przypominam, polecam używać kalkulatora do pupili, jeżeli macie jakieś niepewności. W poradniku do pupili z 2020 roku tłumaczę, jak to robić, bo tutaj to będą takie poziomy, które podaję orientacyjne, więc sami najlepiej jak sobie to sprawdzicie. To pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że po prostu jakby jako gracze eco pewnie jakieś tam grzybki będziecie chcieli wydać na te przejścia, żeby to jakoś szybciej zrobić, więc powiedzmy, że takie postaram się wam dopasować, to druga sprawa. No i wiadomo, że chodzi o to, żeby tutaj jak najszybciej od pierwszego pupila do ostatniego dojść, żeby jak najmniej jedzonek zużyć i jak najszybciej tego ostatniego bądź przedostatniego karmić. Powtarzam to w każdym rozdziale, ale zgaduję, że osoby, które grają na przykład free to play, to ich nie interesuje rozdział dla eco albo grzybiarzy, więc jakby
dlatego to powtarzam. Dobra, w mroku jest tak samo jak free to play i tak samo w sumie jak dla graczy grzybiących, dlatego że zębika karmimy na poziom setny, potem przechodzimy na rysia, też na poziom setny go karmimy i zamykamy. Na to wszystko jest ponad 1%, więc tu problemów jakichś większych być nie powinno. Jeżeli chodzi o światło, to tutaj tak jak dla graczy free to play wam polecę, czyli żeluzę na około poziom 91, potem ptasia na około 88, no i potem przechodzimy na paladona poziom około 73, no i tym paladonem około 73 sobie już zamykamy to środowisko. Ziemię też wam polecę, w sensie nie, ziemię w sumie wam polecę taką jak dla graczy grzybiących, dlatego że tutaj trochę grzybów wydacie i powinno wam to po prostu paść. Także jeżeli chodzi o ziemię, to tak, ponik na około poziom 92, przechodzimy na wykijadło, wykijadło na około poziom setny, no i tym wykijadło tego tyrka powinniście kliknąć. Co prawda jest na to 0,30%, więc jeżeli ktoś się nie czuje na siłach i nie chce tyle grzybów wydawać, to polecam się cofnąć dla jakby rozdziału dla graczy free to play i tam ogarnąć sobie jak, o jakich przejściach w zasadzie w ziemi mówiłem, no ale jeżeli chcecie tam trochę grzybów wydać, to możecie spróbować, powinno wam to prędzej czy później po prostu paść, także tutaj to może od siebie polecę, no ale mówię, jeżeli się nie czujecie na siłach, to tam rozdział dla free to play odnośnie ziemi jest dla was, że tak powiem. Dalej lecimy do ognia, tutaj to samo praktycznie co dla free to play, czomb dla około poziom 25, przechodzimy na koguta, kogut na poziom około 90, przechodzimy na smokiego, smoki na poziom setny, no i po prostu zamykamy całkowicie środowisko. Ewentualnie możecie koguta na około setny poziom i spróbować pirodliszkę, jeżeli tam jakoś niedługo będzie event sterylnych sedesów, bo to też jest na pewno spoko, no ale to musicie zgrać eventem, więc to jest jakby decyzja, należy do was, czy chcecie coś takiego robić, czy na spokojnie sobie przejść smokiego i ewentualnie potem po prostu zamknąć to środowisko. To już jakby takie dwie ścieżki, że tak powiem, wam tutaj podaję. No i jeżeli chodzi o tą wodę, no to mogę wam w sumie podać takie przejście typowe dla graczy eko, szczerze mówiąc, dlatego że tutaj troszeczkę tych jedzonek zaoszczędzicie. Kroksa karmicie na poziom około 39 plus minus, może tam jakiś 40-41, to są już takie, wiecie, grosze, że tak powiem. Potem przechodzicie na siedmiornicę, tą siedmiornicę karmicie na poziom setny, z tej siedmiornicy przechodzicie na szlałwęża, karmicie ją na poziom setny, no i z tego szlałwęża przechodzicie już po prostu w hydrowila, czyli zamykacie generalnie środowisko. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o przejścia dla graczy eko. To tak na szybko wam powiedziałem. No i teraz przechodzimy dla graczy grzybiących. To tak naprawdę temat też jest dość ciężki. No i jeżeli chodzi o przejścia dla, w ogóle o to, jak wyglądają te pupile dla grzybiarzy, to ja tutaj na wstępie chcę powiedzieć, że nie warto, nawet jeżeli macie grzyby, jeżeli, no wiadomo, jeżeli chcecie wydawać tam po kilka albo nawet kilkanaście tysięcy na jakieś przejścia, to spoko, róbcie to, to nie jest moja sprawa, ale ja z własnego doświadczenia wam mogę powiedzieć, że nie warto nie wiadomo ile grzybów na te pupile wydawać, dlatego że te pupile są po prostu nieopłacalne aż tak, żeby tutaj, wiadomo, jako grzybiarze możecie tam jakieś przejścia trudniejsze porobić, to jakby jakoś tam wam, powiedzmy, to odda w przyszłości, będziecie mieć więcej tych jedzonek, szybciej dobijecie do końca i tak dalej, ale no im później, im dłużej jakby serwer trwa, im więcej osób sobie dokarmi tego przedostatniego i ostatniego pupila na wyższy poziom, na 200, bo jak pewnie wiecie, to te dwa ostatnie pupile mają takie same statystyki, no to tutaj jakby potem po prostu już nawet możecie przegrać z graczami free to play albo graczami, którzy w ogóle nie wydawali grzybów na pupile, więc no po prostu średnio to oddaje, więc no wiadomo, zróbcie te mocniejsze przejścia, ale też jak macie jakieś przejście, zaraz tu podam takie jedno, na które macie 0,03%, to ja osobiście będę je odradzał i powiem standardową formułkę, co mówię w każdym rozdziale tego filmu: używajcie kalkulatora do pupili, o którym mówiłem w poradniku do pupili z 2020 roku, jak tutaj macie jakieś wątpliwości czy coś, to sobie możecie samemu uzupełnić te pupile, samemu wpisać i sprawdzić po prostu. No i chodzi o to, żeby jak najmniej jedzonek zużyć i jak najwięcej i jak najszybciej dojść po prostu od pierwszego pupila do ostatniego i zacząć karmić tego ostatniego. Dobra, więc jeżeli chodzi o mrok,
To w sumie będzie przejście takie samo jak dla graczy free to play i dla graczy eko, więc tu za dużo się nie zmieni. Karmimy zębika na poziom setny, potem przechodzimy na Lilarysia, również go karmimy na poziom setny i zamykamy tym Lilarysiem, już pokonujemy tego jaduna. Bardzo proste przejście dla graczy grzybiących, to w ogóle wydaje mi się, że pestka, więc tak to powinno wyglądać. Ze światłem jest troszeczkę więcej problemów, dlatego że jeżeli chodzi o światło, to tutaj musicie się zastanowić, czy na pewno chcecie robić takie przejście. Jest ono dość, powiedzmy, może nie jakieś bardzo trudne, jeżeli jesteście graczami grzybiącymi, ale jest ono niekonwencjonalne. W sumie jak oglądałem jakieś poradniki dla graczy tam niemieckich, to praktycznie nigdzie nie widziałem tego przejścia. Mogę nawet powiedzieć, że w sumie ja tak bardziej je rozpromowałem, jeżeli chodzi o Polskę. W każdym razie jest tutaj przejście oczywiście z Dzyńki w Oko i potem w Heraldona. Bardzo fajne przejście, bardzo sympatyczne. Bardzo mi pomaga na międzynarodowych serwerach, bo mało osób się spodziewa, że coś takiego ktokolwiek robi. No ale tutaj oprócz tego, że trzeba spełniać jakieś wymagania, jeżeli chodzi o poziomy tych pupili, no to jeszcze wiadomo, że trzeba spełniać wymagania trenera, to w sumie w każdym przejściu jakby ten trener jest istotny, no ale tutaj tym bardziej, dlatego że to jest, zobaczcie, że to jest przejście z maga na maga i potem z maga znowu na maga, więc te kryty są istotne, to pierwsza sprawa. No a druga sprawa też jest taka, że tutaj musimy mieć odpowiednią ilość złapanych pupili. I teraz tak, może powiem na początku, o co chodzi z tym przejściem. Dzyńkę karmimy na poziom setny, przechodzimy na Okołała, Okołała karmimy na poziom również setny, no i przechodzimy na Heraldona. Heraldon jest, wiadomo, magiem, ale no tak jak wspomniałem, pupil przedostatni i ostatni mają takie same statystyki. Ten mag może być fajny, czy to na mrok, bo tutaj jest zwiadowca, czy to na wodę, bo tutaj ostatni też jest zwiadowca, tak więc no raczej ten maguś będzie fajny i jego polecam wam karmić po prostu do maksa, a potem w międzyczasie, jak już ten Heraldon będzie na około setnym poziomie, to możecie sobie tego Heraldona, w sensie jak ten Heraldon, no dobrze, to możecie tego jednoroga, o, w ten sposób ubić w międzyczasie, żeby mieć to z głowy, ale no wiadomo, ten tego ubija bez problemu. I okej, teraz tak, pokażę wam tutaj, to wszystko można sobie sprawdzać w kalkulatorze, tak jak mówię, pokażę wam tutaj, o co chodzi w ogóle. Przede wszystkim, jeżeli serwer wasz wystartował jakoś tam na początku zimy, powiedzmy, to macie większy problem, dlatego że tutaj ilość petów jest bardzo istotna i zwróćcie uwagę, że jeżeli wystartował wasz serwer w zimę, to nie macie jednego peta, dlatego że tutaj mamy peta z wiosny, tu możemy złapać letniego peta i tu możemy złapać jesiennego peta, więc jakby w każdą porę roku, powiedzmy, że to wychodzi w miarę ok, natomiast jak mamy zimę, no to niestety jeden pet nam odpada, a to jest bardzo istotne w tym przejściu. Teraz wam pokażę, jak to wygląda, jeżeli mamy 11 petów i jeżeli chcemy przejść właśnie z tej dzynki na oko. No to zwróćcie uwagę, że mamy dopiero 11 trenera musimy mieć i dopiero wtedy mamy ponad 3% jakby na to, żeby tą dzyńką setną pokonać właśnie to oko, więc no mając te pupile, to i tak nie jest wcale takie proste, musimy się po prostu pokusić o jakieś skipy najprawdopodobniej w podziemiu, żeby to w miarę sensownie zrobić. A jeżeli mamy jeszcze jednego pupila mniej, czyli to wyjdzie 10, to chyba, jak dobrze pamiętam, musimy mieć 12 albo nawet 13 trenera, żeby po prostu to przejście zrobić, także no tutaj w zimę nie wiem, to też zależy, jakimi jesteście grzybiarzami, no ale zdecydowanie bym wam, szczerze mówiąc, jak startujecie, tak jak mówię, w zimę, no to raczej odradzał to przejście, tak mi się przynajmniej wydaje, albo po prostu no musicie się nastawić na to, żeby więcej skipów zrobić w tym podziemiu, bo wtedy jakby uda wam się to zrobić. Więc tutaj macie grafikę, możecie sobie sami sprawdzić, jak to wygląda. W sumie to zapomniałem, szczerze mówiąc, żeby wam pokazać, jak to wygląda, jak macie zaledwie 10 tych pupilków, no ale na pewno nie jest kolorowo, skoro tutaj potrzebny 11 trener, jak dobrze pamiętam, to właśnie 12 potrzebujecie z 10 pupilami, ale to lepiej sobie samemu sprawdzić. No i teraz potem, jeżeli chodzi o przejście z oka właśnie na tego Heraldona, to też mam dla was przygotowane, jak macie 14 petów, czyli tyle, ile, no bo tu łatwo policzyć, mamy tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tutaj liczę, powiedzmy, tego wiosennego, potem mamy 6, tych dwóch nie liczę, 7, 8, 9, 10,
11 pupili, żeby przejść w oko. Potem mamy 12, 13, no i powiedzmy, że Paladon to jest 14. To też musicie pamiętać, żeby go mieć, no bo tutaj jest Prima Aprilis, tutaj jest grudzień, więc tak łatwo tych pupili niestety nie znajdziemy. Także tu, jeżeli chodzi o to przejście i o to, że mamy właśnie 14 tych petów, czyli jak gramy właśnie wiosną, jesienią albo w lato, no to szanse prezentują się w sposób następujący. Zobaczcie, że dopiero na 13 trenerze tak naprawdę, dobrze ja tu policzyłem, kurde, dzwoni mi telefon, mnie trochę tak rozproszył, ale jeszcze raz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tych dwa pomijamy, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, te dwa też pomijamy, no i Paladon 14, tak, no to dobrze, 14, to wygląda to w taki sposób, także trenera musicie mieć na 13 poziomie, oczywiście grając, tak jak mówię, jesień, tam lato albo wiosna, żeby w ogóle był sens, żebyście w ogóle mieli możliwość, bo zwróćcie uwagę, że na 12 trenerze jest 0%, to dopiero na 13, żebyście mogli tym okiem pokonać tego Heraldona. Także no wiadomo, jak wam się napatoczy jakiś grudzień albo coś, no to też jakby będziecie mieli inną ilość tych petów, więc te procenty będą wyglądać inaczej, dlatego zachęcam do używania kalkulatora, bo po prostu będzie to dla was prostsze. Także dobra, światło takie troszkę bardziej skomplikowane, ale to przejście generalnie bardzo polecam, bo naprawdę oddaje. I lecimy dalej. Teraz mamy ziemię. W ziemi karmimy ponika na około poziom 92, potem przechodzimy na wykijadło, wykijadło na poziom około 100, no i z tego wykijadło na tyrka. Tyrek z racji tego, że jest wojownikiem i na tym nowym backendzie jest o wiele mocniejszy, to z wykijadło na tyrka mamy na niego zaledwie 0,30%, więc nie tak dużo, no ale jako grzybiarz po prostu klikacie aż przeklikacie, większej filozofii tutaj nie ma, no a na pewno warto, bo tutaj jakieś okrężne drogi jako grzybiarze bez sensu. Lecimy dalej, teraz mamy jakby ogień. No i teraz tak, to jest jedno z takich trudniejszych przejść, w sensie szczerze mówiąc, oczywiście dla grzybiarzy, szczerze mówiąc bardzo losowe, dlatego że ja nieraz wydawałem na to przejście powiedzmy 100 grzybków, a nieraz nawet musiałem wydać i tych grzybków 2 albo 3 tysiące, tam bodajże na S38 chyba tyle wydałem. W każdym razie tak, Chompa karmimy na 100, przechodzimy na Smokiego, Smokiego karmimy na 100, no i tym Smokim zamykamy środowisko. Głównym problemem tutaj jest właśnie przejście z tego Chompa pana Smokiego. No i mówiąc szczerze, to może być dla was problematyczne, natomiast mówię, mi ostatnimi czasy bardzo łatwo się to udawało, około tam 100, 200, 300 grzybów i padało, natomiast nieraz i musiałem wydać 2000, przepraszam, grzybów albo i więcej, więc to zależy od szczęścia. Jeżeli chcecie ryzykować, to ryzykujcie. Ja osobiście raczej polecam, szczerze mówiąc, jeżeli chcecie to robić jako grzybiarze na tip top, bo to bardzo fajne przejście, dużego wam boosta daje, no ale nieraz jakby ja to przestałem robić na przykład, nie, bo uważam, że średnio opłacalne to było, ale to takie przejście najlepsze dla grzybiarzy. Jeżeli chcecie troszeczkę łatwiej, to polecam cofnąć się do części dla eko i tam sobie po prostu przewinąć do ognia i zobaczyć, bo jeżeli nie chcecie czegoś takiego robić, to możecie zrobić przejście dla graczy eko i też będzie ok. Możecie jeszcze ewentualnie dla takich hardkorowych grzybiarzy, że tak powiem, zamiast tego Chompa 100 przejść na Smokiego, to spróbować przejść na Pirodliszkę. Oczywiście też to musicie skombić z eventem tutaj sterylnych sedesów, natomiast no to jest już o wiele cięższe, da się to zrobić, co prawda, bo ja to zrobiłem na W37 bodajże, że z tego Chompa na Pirodliszkę przeskoczyłem. Kwestia uników, no bo to są zwiadowcy, no ale to już jest o wiele cięższe, ale taka ewentualność też występuje i potem tą Pirodliszką zamknąć, więc możecie spróbować, jeżeli jesteście mocnymi grzybiarzami. No w sumie to jest część dla grzybiarzy, więc raczej tylko takie powinny was przejścia interesować. No i teraz tak, mamy wodę, z tą wodą jest szczerze mówiąc różnie. Przejście takie hardkorowe, które teraz wydaje się troszeczkę łatwiejsze, dlatego że właśnie jest ten pancerz, to jest tak, Kroksa karmimy na poziom 100, potem przechodzimy na rybę, tą rybę karmimy na poziom 100 i potem z tej ryby przechodzimy sobie na hydrowira i zamykamy po prostu. Tak jak z Kroksa na rybę jest dość prosto przejść, tak z tej ryby na tutaj pokonać tego hydrowira, to jest masakra. Na starym backendzie to też było możliwe, ludzie wydawali na to nawet i kilkadziesiąt tysięcy grzybów, co niektórzy, więc jakby no średnio opłacalne. Teraz to niby powinno być lepsze, no ale
Patrząc tutaj na moją grafikę, jest na to zaledwie 0,03% na 11 trenerze, taką w sensie moją grafikę, którą mam tu z boku, taką ściągę. No wiadomo, że raczej trenera będziecie mieć, wydaje mi się, większego w tym momencie, no ale to i tak musicie sobie sami sprawdzić. Według mnie to jest średnio opłacalne, no ale takie przejścia robią właśnie w tym momencie grzybiarze. Natomiast jeżeli nie chcecie czegoś takiego robić, tak jak mówię, ja to wam odradzam, tylko mówię, że jest taka możliwość, to przypominam, możecie sobie, tak jak to do tej pory na przykład ja też robiłem, karmicie kroksa na tam poziom około 39, przechodzicie sobie na siedmiornicę, ją karmicie na poziom około 100, potem przechodzicie na szlauwęża, jego też karmicie na poziom około 100, no i potem zamykacie całkiem to środowisko. To jest takie samo przejście, jak mówiłem, dla graczy eko, więc tak też można po prostu pójść. No ale mówię, ja na przykład chyba na którymś serwerze sobie spróbuję w tą rybę pójść, nie wiem, może będę tego żałował faktycznie, ale z tym nowym backendem może będzie to jakieś prostsze, no zobaczymy. No i tyle. W zasadzie tyle. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli macie jakieś wątpliwości czy coś takiego, to pytajcie w komentarzach, chętnie odpowiem. Długo mi to zeszło. Myślałem, że troszkę krótszy będzie ten film, no ale jednak troszkę tu się rozgadałem. Troszkę chciałem wszystko wytłumaczyć. Podzielę wam go, tak jak wspominałem, na części, żebyście nie musieli oglądać całego. I w zasadzie tyle. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Piszcie komentarze, tak jak wspomniałem. Możecie zostawić kciuka w górę, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to zjeżdżajcie w dół. Klikajcie tego kciuka w górę, zostawiajcie suba z dzwonem, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piątym komentarzu i opisie, no i kalkulator do pupili oraz ten poradnik do pupili, o którym mówiłem na początku, również będą w przy piątym komentarzu jako pierwsze linki. Tyle, dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!